ktoś, kto uprawiał sport ekstremalny przez tyle lat, to ciężko jest od tego uciec i to odciąć w pewnym momencie. Można wręcz zwariować. Robimy to na maks, na 100, na 110%. Ja nie jadę tam sobie wystartować w zawodach, tylko ja mówię, ja jadę na wojnę. Nie, obawy ja nie mam. Ja raczej podchodzę do tego, że to przeciwnik powinien mieć obawę.